Anna Maria Siarkowska dołączyła do Solidarnej Polski. Zbigniew Ziobro. Posłanka Anna Siarkowska weszła w skład Solidarnej Polski. Minister sprawiedliwości i lider Solidarnej Polski poinformował, że w poczet członków jego partii w polskim parlamencie weszła posłanka Anna Maria Siarkowska. Wnosi wielką pasję w walce o sferę wolności i praw człowieka, powiedział ziobro. Na konferencji prasowej Zbigniew Ziobro podkreślił, że Anna Maria Siarkowska to doświadczona parlamentarzystka. Poza tym, że jest cenionym i szanowanym posłem swego okręgu, poza tym, że podziela system wartości, który leży u podstaw Solidarnej Polski, odwołując się do dziedzictwa chrześcijańskiego i naszego spojrzenia na miejsce Polski w Europie, oprócz tego, że wnosi wielką pasję w walce o sferę wolności i praw człowieka, to jest dwadzieścia. Parlamentarzystą Solidarnej Polski. To jest dobry znak, że Solidarna Polska się rozwija, powiedział minister podczas konferencji prasowej w Sejmie. Rozmawiamy też z innymi parlamentarzystami, którzy wstępnie deklarują chęć przystąpienia do Solidarnej Polski, więc być może to nie jest ostatnia taka konferencja z tą dobrą nowiną i dobrą informacją. W dalszej perspektywie mogą być też pewnie inne okazje, dodał Ziobro wskazał, że posłanka jest wzmocnieniem jego ugrupowania, bo dotąd żaden z naszych parlamentarzystów sferą wojska i obronności się nie zajmował. Siarkowska została wybrana do Sejmu obecnej kadencji i w okręgu siedleckim należy do klubu PIS.